Pełny, wielki materiał od Lootboxa, który nie jest newsami, tylko porcją podsumowań w sprawie Ubisoftu. Powiecie teraz, Tamae, już z 30 materiałów na temat Ubisoftu nagrałeś, no... Tak. I czemu nie skusić się na 31 w momencie, gdy dalej odwalają syf, prawda? No kurczę pieczone. Z chęcią przestanę nagrywać o nich cokolwiek i reagować na ich temat, jeżeli nie będzie na co reagować. Czyli po prostu jak zaczną pracować prawidłowo. Z chęcią nawet ich pochwalę, jeżeli ta będzie na to okazja. Ale na razie takich okazji nie ma. Dzieje z Ubisoftem. Po latach posłuchy to właśnie 2024 rok miał być przełomowy dla francuskiego giganta. Ci mieli zaoferować nam dwa duże doświadczenia, czyli Star Wars Outros pierwszą grę w otwartym świecie, biorącą na tapet odległą galaktykę No i Assassin's Creed Shadows czyli... To są ogromne produkty Jak sobie pomyślisz o dziedzictwie serii Assassin's Creed to następne wydanie Z bomby jest czymś dużym I ludzie będą na to czekać Do tego ma to być pierwszy tytuł Który ma być w Japonii Co od 10 lat ludzie proszą i się tego domagają Co robi Ubisoft? Wydaje prawdopodobnie jedno z większych jakie można było zobaczyć i pewnie jedną z gorszych gier w serii, mniej dopracowaną, przykre to jest jeżeli chodzi o Star Wars Outlaws, co się dzieje? No cóż, uniwersum dostajesz gigantyczne, potencjał ogromny, a oni stwierdzają, że zamiast zrobić jakąś, miałem grę Ohanie Solo, to zrobią grę OK West, która jest skradanką, ale nie jest skradanką, i ta skradanka ma jeden styl rozwiązania problemu, bo inaczej misja jest nieudana i cię tepa na początek jak na jakimś psx czy innym DreamCastie. To są gry, które wydaje się, że po prostu tworzyli je ludzie, którzy nie grają w gry. Niewygodne, są niefajne, nie mają pomysłu, nie mają polotu, nie mają dopracowania, nie mają szlifu. Oczywiście. Assassin's Creed wypowiadam się do przodu, ale patrząc na gameplay trailery i tak dalej, i oczywiście zawirowania, dramy związane z historią i adekwatną interpretacją tej historii, no to wszystko sprowadza do myślenia, że oni dwie duże szanse totalnie zmarnowali. Bo były to duże szanse. Czyli wyczekiwanych od praktycznie zawsze skrytobójców w feudalnej Japonii. Zamiast tego jedyne co dostajemy to ciągłe afery, przekręty i dramy. Było ich ostatnio tyle, że mogliście się pogubić, więc przypomnijmy sobie co ostatnio odwalił Ubisoft, no i jest również kilka nowych kwiatków, które udziały światło dzienne. Ale za pierwszy ogień niech pójdzie Star Wars Otros, no bo premierę mamy już za sobą. Kilka lat temu zaprezentowano nam pierwszy trailer gry. No i przede wszystkim fajne było to, że EA w końcu straciło monopol na tworzenie gier z uniwersum Gwiezdnych Wojen. No ale prawa niestety trafiły... Kurde. Dziwię się, że to powiem, ale mogło zatrzymać sobie ten monopol elektronik, Arc Jezus, Maria. Lepiej by było dla wszystkich, gdyby te Star Wars Outlaws nie wyszły. Do Quantic Dream i robią grę, która nie wiadomo kiedy ujrzy światło dzienne. No i trafiły jeszcze do Ubisoftu. Tak, trafiły do Ubisoftu, za deweloperkę wziął się nie kto inny jak Massive Entertainment, ludzie od The Division. Oczekiwania nie były za wielkie, ale ja chociaż byłem całkiem dobrej myśli, niestety przyszło... Ta gra przy pierwszych w ogóle materiałach, jakie były, promocyjnych, wyglądała na turbo nudną. Jak możesz wypuścić nudny materiał promocyjny? Materiał promocyjny powinien być... Tym, co najlepsze w grze. Nawet w pewnym sensie materiały promocyjne przekłamują co do zasady, bo pokazują ci właśnie tylko te najlepsze fragmenty, a te doły i nudy są ukrywane. Jeżeli materiał promocyjny jest nudny, to masz, musisz mieć świadomość, że gra będzie jeszcze nudniejsza, bo prawdopodobnie nie mieli nic ciekawego do zaprezentowania po prostu. I, i w sumie tak było. Bo jakby tak się nad tym zastanowić, to te Star Warsy są diabelnie nudne, tam nie ma żadnej ciekawej akcji. A i w ogóle jeszcze jedna rzecz a propos tych dwóch gier, o której nie wspomniałem. Totalna afera i bardzo słuszna zresztą w związku z monetyzowaniem i zarobianiem na tych grach. Sprzedawanie early accessów, które nie są early accessami tylko opóźnianiem premiery dla ludzi, którzy wydają mniej. I do tego tworzenie kilku tierów po to, żebyś się wdupił w subskrypcję, która jest Warta. I do tego dzielenie kontentu, na przykład sprzedawanie ci osobno misji za preorder i tak dalej, i tak dalej. No to jest syf, to jest żenada, to nie powinno być miejsca. Powiem więcej, to powinno być nielegalne. Ja uważam, że o dodatkach, o dzieleniu kontentu powinno się decydować po wyjściu podstawowej gry, a nie przed nią. Nie przed nią. Jeżeli ktoś mi zapowiada DLC albo Season Passy, zanim gra jeszcze wyszła. To mi już to śmierdzi z kilometra, nie? Ja już znacznie mniej ufam od razu takiej premierze. Trailery, które zostały zmieszane z błotem. Gra na nich wyglądała nudno, gra na nich wyglądała nijako, no. grafika zaliczyła spory downgrade, a to, co działo się z animacjami o głównej Jezu. postaci, to pomstad do niego. Dlatego o też o filmy na zostały totalnie zdyslajkowane. Nie ma co się ludziom dziwić, bo ta gra wyglądała na nieskończoną. Co więcej Ubisoft wychodził i mówił, że hej, gra osiągnęła złoty status, ona jest skończona i myślimy, że spodoba się graczom. No. Złoty status, ta, chyba jak ktoś na to naszcza. No błagam cię. To jest tragedia. Szczegółowość tej grafiki do dupy, sama stylistyka do dupy, główna postać nijaka, nie wiedzieć czemu, bo pomysł był nawet okej. Okay. To nie. Jakby od razu oczywiście ludzie odbijają piłeczkę, o seksizm, bo chciałbyś pewnie faceta na tym miejscu? Nie, po prostu chciałbym ciekawą postać. Jakby ona władała mocą i rozpierdła. Ludzi, pewnie była trzy razy ciekawsza gierka. Ale ona jest nikim. Niestety. Kurcze pieczone. No, tam było tyle możliwości na zrobienie tego. Ja, jako osoba, która nie jest fanem uniwersum Star Wars, myślę, że mam kilkanaście, kilkadziesiąt lepszych pomysłów w głowie tako od razu, żeby zrobić gierkę Star Warsową, niż Ubisoft sobie wybrał. No, oni sobie mogli myśleć, ale niestety tak się nie stało, bo wypuścili nieskończony produkt. Przed premierą wybucharów. A, no i właśnie. ta drama odnośnie cen gry, edycji specjalnej. Cena gry to tam jeszcze. I, i, wiesz, pallicho, znaczy, licho. no nie fajna sprawa, ale gorzej, ludzie, którzy kupili ten early access niby i grali trzy dni wcześniej, co się nagle stało? Uuu, masz save? A? Już nie masz save'a. Wyszła łatka, która spowodowała, że ludzie musieli zacząć grę od nowa. Ten early access tak naprawdę został w całości skancelowany, co moim zdaniem, teraz użyję uważam, słowa, które jest dość mocne i nie powinno się nim szastać na lewo i prawo, ale jest skamem. Bo ci ludzie utracili progres, który chcieli zyskać, kupując grę wcześniej. Jeżeli już podejmują taką głupią decyzję i decydują się na ten Early Access, ładują kieszenie Ubisoftowi, to powinni oczekiwać state of the art po prostu tej gry. A dostali beta testing. To nie jest dobre. I to jest bardzo syfiaste ze strony Ubisoftu. Na miejscu Ubisoftu zwróciłbym całą różnicę cenową, jeżeli chodzi o, o Early Access i w edycję standardową. Ale oczywiście oni tego nie zrobili, dali jakieś tam... No, co nie wiem, jakieś bonusy do gierki. specjalnych i tego, co oferują. Mianowicie trzeba było dopłacić około 100. W co ty wierzysz? Ja w nic nie wierzę. Ja mówię, jak oni powinni się zachować. Oczywiście, że tak się nie zachowają, bo oni patrzą tylko na cyferki, ale jeżeli patrzysz też na PR, to myślę, że takim zwróceniem nawet niektórzy ludzie by stwierdzili, ej, ten Ubisoft to jednak jest spoko. Mimo, że popełnili błąd, to potrafią się do tego przyznać. To czasami potrafi zaprocentować nawet. Wbrew pozorom, ale oni tak nie myślą Cen gry, edycji specjalnych I tego co Biorąc pod uwagę ich sytuację giełdową To oczywiste jest, że oni tego nie będą oddawać Bo potrzebują każdego grosza Żeby w ogóle się utrzymać Premierom wybuchła również drama odnośnie cen gry Edycji specjalnych i tego co oferują Mianowicie trzeba było dopłacić około 140 zł Żeby zagrać kilka dni wcześniej Jest to bardzo pospolita obecnie praktyka Którą chociażby taki Ubisoft eksploituje sobie Bez żadnych wyrzutów sumienia Co więcej w lepszych edycjach Znajdowała się misja z Jabą Tak specjalna misja z Jabą Która z... która jeszcze była do tego bardzo nijaka I ponoć nie była wcale lepsza od innych Była wycięta ze standardowej wersji gry I żeby w nią zagrać musieliśmy sobie dopłacić Więc cena podstawowa to nie była podstawowa cena gry To była cena gry obcięta z zawartości I z opóźnioną premierą Nic więc dziwnego, że ludzie byli trochę pod przed premierą wyszła kolejna afera, związana również z dziennikarzami, którzy dostali od Ubisoftu możliwość zagrania w Star Wars Oto przed premierą aż 4 godziny. No i to nie było zwykłe streamowanie z domu, a opłacony cały wyjazd do USA, podczas którego gdzieś Ta Disneyland, wszystkie jakieś sprawy, zróbmy im super wyjazd, to może będą bardziej pobłażliwi co do naszej gierki. To nawet podświadomie działa na takich recenzentów. Jest dużo ludzi, które jak wiesz, dostanie bardzo drogą wycieczkę, to nie będzie chciało osobie, która im obdar ich obdarowała tą wycieczką, mówić o nich złych rzeczy. To jest naturalny ludzki mechanizm. Rzetelny recenzent powinien mieć to totalnie w dupie i pojechać po grze jak leci, jeżeli ta gra na to zasłużyła. No ale wiadomo jak jest. Tam, przy okazji, te 4 godziny mieli poświęcić na ogranie Star Warsów Ultros, co spowodowało, że ludzie tym wszystkim nowym opiniom, które wyszły w sieci, po prostu nie wierzyli, bo uważali, że są one opłacone. No bo, no bo ciężko jest dostać prezent w postaci opłaconego wyjazdu do Disneylandu, piękne zadbanie, dobre jedzonko, zakwaterowanie, a potem nie patrzeć na grę przez różowe okulary. Nic dziwnego, no no, no. że ludzie tak myślą, ponieważ to właśnie taki obraz jest kreowany przez te zabiegi. Powoli dochodzi do premiery, no i dziennikarze otrzymują swoją kopię resenzencką jedynie tydzień przed premierą gry. Zważywszy na fakt, że w tym czasie trzeba przejść grę, kto chce przejść, ten przechodzi, napisać recenzję, zmontować, no i opublikować. Szczerze, tu akurat nie uważam, żeby to był jakiś problem wyjątkowo. Wyjątkowo uważam, że tydzień wcześniej to jest wystarczająco, zwłaszcza w przypadku gry, która jest na 15 godzin. Nie uważam, żeby to była jakaś odklejona odklejony zabieg ze strony Ubisoftu. Po prostu będąc szczerym, no, są rzeczy, do których można się przysrać, to moim zdaniem nie jest jedna z nich. Ściśnięcie czegoś takiego w tygodniu jest niebywale ciężkie. No i możemy tylko przypuszczać, że Ubisoft miał trochę strategię, wzięcia recenzentów na czas, żeby ci mogli mieć inne gry i recenzje do pisania w sumie. Jeżeli mamy do czynienia z jakimś outletem, to raczej różni recenzenci zajmują się różnymi rzeczami i oddelegowujesz działania, więc po prostu to jest kwestia zarządzania dobrze yy, redakcją. Nie wiem, nie wydaje mi się to kur... problematyczne. Jeżeli moją pracą, 9 to five, nie, byłoby bycie recenzentem, ten po prostu od rana do wieczora jednego dnia usiadł i to przeszedł, następnego to przeanalizował i wypuścił recenzję w trzy dni mam to załatwione. Nawet w dwa, jakbym się spiął. Jeżeli by to faktycznie była moja robota, jeżeli ktoś to robi, nie wiem, do, dorywczo, no to już trochę inaczej, ale i tak uważam, że 15 godzin, kurde, w tydzień, to po dwie godziny dziennie sobie pograsz i masz to ogarnięte, I możesz na bieżąco gdzieś tam notować sobie, nie? Kurze. Raszowali produkt i nie skupiali się na poszczególnych elementach, a potem wypuszczali recenzję. A poza tym umówmy się, oni tak narzekają, ci recenzenci i mówią, że my chcemy bardzo analizować gry, ale nie mamy czasu. No nie analizujecie, wy nawet tych gier nie przechodzicie. Większość recenzji widać, że to jest z reguły pierwsze 2-3 godziny gameplayu i na tej bazie jest budowana opinia. I to nie jest dlatego, że macie mało czasu, tylko wam się k***a nie chce. Ocięte z zawartości. Mówiłem wam przed chwilą o tym, że Star Wars Outlaws było sprzedawane w trzech bundlach. Drugi, jeśli dopłacimy sobie 140 zł, oferował możliwość zagrania w grę na premierę. A jeżeli sobie nie dopłaciliśmy, no to trzeba było zagrać w grę kilka dni później. I osoby, które kupiły ten Early Access, jak to jest nazywane, po jednym dniu grania... Otrzymali informację od Ubisoftu, to jest że nowa aktualizacja no. spowoduje to to. uszkodzenia save'a i w pewnym momencie, jeśli dalej będą grali na swoim zapisie, dojdzie do sytuacji, w której wpadną na ścianę nie do przejścia. Ja wiem, że to są zasady udzielania supportu, ale strasznie mnie bawi to, jak oni są zmuszeni do pisania ludziom. No, a jak już sobie ogarniesz najnowszą wersję, zacznij nową grę, żeby w pełni cieszyć się Star Wars. Jak mam się w pełni kurwa, cieszyć Star Wars Outlaws, jak właśnie mi 10 godzin progresu wyje... Z kapci. <noise> Jeszcze do tego nudne te 10, progresu, 10 godzin progresu było i teraz mam to powtórzyć, żeby zobaczyć ostatnie 5. Ja bym skwitował, w sumie. Ja bym po prostu skwitował. Więc wymagane będzie zaczęcie gry od nowa, żeby tych problemów nie było. Według mnie to już jest cios. No tak, no. niby powinni o tym wiedzieć ze względu na certyfikację konsolową. To czy wiedzieli, czy nie wiedzieli, zachowali się kretyńsko, po prostu. Więc wymagane będzie zaczęcie gry od nowa, żeby tych problemów nie było. Według mnie to już jest cios poniżej pasa. Ludzie dopłacają 140 zł, a potem po jednym dniu mówicie im, że no Zwrot. niestety to 130 złotych idzie do, do śmieci. No bo musicie zacząć gry od nowa i właściwie startujecie tak jak wszyscy inni. No więc ten fuck up, który tutaj odwalił Ubisoft Raczej najlepiej się w ich PR nie wpisuje, bo to nawet nie randomowi gracze zostali oszukani. W chuja zostały zrobione osoby, które jakoś przy tym Ubisoftcie jeszcze są, które zdecydowały się wydać ponad no 400 tak. złotych. To są ludzie, którzy ufają jakkolwiek Ubisoftowi, bo wydali ponad 400. To nie jest tak, że ja zostałem wydymany na tego save'a. Zostali wydymani stałych kilku fanów po prostu, wiernych, wiesz. To są ci rycerze Ubisoftu i oni zostali wydymani. I mam nadzieję, że to też był taki wake up call dla nich, że ok. A ty. Ta firma naprawdę jest tragiczna, może oni mieli rację ci wszyscy ludzie, którzy się już odsunęli od niej. Na Star Wars Outlaws, grę, która na trakcie tak wyglądała okropnie. No i w końcu mamy dzień premiery. Oj, mamy dzień premiery no i niestety gra nie wygląda najlepiej. Nie działa najlepiej. AI jest totalnie spierdzielone. Co oglądaliśmy porównanie Star Wars Outlaws dość brutalne do Red Dead Redemption 2. No ale jakby nie patrzeć, Red Dead Redemption 2 też jest grą, która ma już 6 lat. Więc w pewnych aspektach Star Warsy jako gra AAA powinny ją przewyższać. No nie jest tak, w żadnym aspekcie jej nie przewyższają i ta gra naprawdę, jeżeli przeanalizujesz masę szczegółów, to w każdym pojedynczym szczególe wypada nie dość, że gorzej od Red Dead, to po prostu kiepsko. Jest masa bugów w niej, nie? One tam zostały poprawione, ale i tak jest ich dużo. Cała gra jest nijaka, misje są nudne i powtarzalne. Robimy praktycznie cały czas to samo. Podstawowe mechaniki, jak strzelanie czy składanie, jest po prostu słabe. Więc pierwsza, Najbardziej wyczekiwana gra ze stajni Ubisoftu ostatnich lat okazuje się nieudanym projektem, którym wydaje mi się, że tylko nieliczni znajdują jakąś yy, zabawę, jakąś radość. I szczerze to Wam zazdroszczę, nie? Szczerze to Wam zazdroszczę, że mimo tego, jak ta gra wygląda, to i tak potraficie się w niej dobrze bawić. Jestem taki pierwiastek dzieciaka, który chciałem mieć sobie. No i przechodzimy do Ace Shadows, nowej gry w uniwersum Skretobójców, która pierwszy raz od debiutu zabiera nas do feudalnej Japonii, regionu wymarzonego przez ludzi. Regionu. Ludzie od Black Flag'a gadali o tym, że chcą Assassin's Creed'a w Japonii, bo wiesz, Shinobi i tak dalej. No przecież to się zawsze tak kojarzyło. I w końcu to dostają i dostają takie coś. Hmm, chyba takiego... Jednego z najpopularniejszych, w jakich mógł znaleźć się Assassin. No i sam osobiście bardzo mocno czekam na tą grę. Liczę, że będzie dobra, no ale nie mogę przechodzić obojętnie obok tego, co Jak powiedział, że liczę, że będzie dobra, to akurat zobaczyłem jak jego przeciwnik, Jaskę, się przesuwa po ziemi totalnie nienaturalnie, jakby coś, jakaś niewidzialna siła go popychała. Sp skupcie się teraz na tym, uwaga. Takiego... Patrzcie na tego z drugiego ziomka. W jakich mógł znaleźć się Assassin. No i sam Zobac osobiście bardzo mocno czekam na tą grę. Liczę, Kurna że będzie dobra, slide, no. no ale nie mogę przechodzić obojętnie <laughs> obok tego. Co to na temat tej gry cały czas wychodzi. Mianowicie, na YouTubie pojawiła się niezwykle ciekawa analiza od, jak sam się określił, pijanego Japończyka, który obejrzał trailer. Kla to będziemy oglądać. Nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro trzeba to obejrzeć, bo to jest prześmieszne. Japończycy usiedli i analizowali to, nic tam nie pasuje, nic tam nie gra i pluje to w twarz Japończykom i ich kulturze. Patka po klatce i pokazał, co jest z nim nie tak. No i mamy między innymi pancerz, który nie zgadza się z obecnymi czasami. Mamy tutaj takie kwiatki, jak chociażby miecz w animacji, który nie trafia. W pochwę i widzimy w tym miejscu, że miecz jest tutaj. Co ty gadać? O kurwa, nie widziałem tego. <laughs> nie no kurwa, to jest już przesada. Wiedźmin 3 i masa inny gier przed 2015 rokiem potrafiła. Miecz nie wszedł do pochwy, ale gra jest totalnie do ci... <laughs> Miecz w animacji, który nie trafia w pochwę i widzimy w tym miejscu, że miecz jest tutaj, a tutaj jest pochwa. Wiedźmin 3 i masa inny gier przed 2015 rokiem potrafiła to zrobić dobrze. Tutaj mamy ziomka pokrytego w śniegu, ale. Ciekawy ten śnieg, kur. Ja mam taki na szafce, jak tydzień nie posprzątam, kurwa. Sposobem jego chem jest kompletnie czysty. Nie wiedzieć, dlaczego drzwi znajdują się kilka centymetrów nad ziemią. Jaskę nie potrafi pisać po japońsku. Ta, bo... Ty, to widziałem akurat On powinien zacząć chyba tutaj Pisać po kolei, prawo do lewej i do góry Jakoś to jest specjalny sposób pisania Ja się na tym nie znam, nie? Ale on powinien I, i, i on se pisze, rozumiesz? Jedno słowo na całym scrollu kuwa, Złe pociągnięcia, wszystko Takie miecze nie istniały w tamtych czasach Nie pytam nawet, co tutaj się dzieje z tą ręką wszystkie dachówki pokryte są śniegiem, ale z jakiegoś powodu ta tutaj nie jest pokryta śniegiem. z tą animacją jest coś kompletnie nie tak. wyważa drzwi i po animacji drzwi znajdują się mniej więcej w ten sposób. Proszę bardzo, tutaj jest tam jedna linia, tutaj jest druga linia Jak on przeszedł przez te drzwi? Nie mam pojęcia Po prostu przez nie przeniknął, a animacja jest za nim Więc jest, została ona źle tutaj zaimplementowana I znowu będą ludzie, którzy mówią Czepiacie się szczegółów, na które nikt nie zwraca uwagi podczas gry Jasne, podczas gry nie zwraca się na aż taką ilość szczegółów Ale, ale po raz kolejny mój ulubiony przykład tutaj wleci Dlaczego zwracamy na to uwagę? Już mówię, z miłą chęcią Jeżeli masz, jeżeli masz obraz, masz obraz i to jest gra to jeżeli pojawia się na tym zwyczajnym, pustym płótnie jeden problem, to on cię nie wkurza. Ale gdy ich jest, kurwa, tyle, to zaczyna cię to powoli irytować, że w każdym możliwym miejscu tego czystego, ładnego obrazu coś się odpiera. rozumiesz? A w Assassin's Creed Shadows, jak widać, co chwilę coś się odpierdala. Ty, ja mógłbym to sprzedać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, nie? Jakbym to wydrukował, kurwa, ładne, ale... No. Jest za nim, więc jest została ona źle tutaj zaimplementowana. Po raz kolejny miecz wystaje z pochwy. Kule lewitują obok strzelającego źródła. No i na koniec nawet nie chce mi się mówić o tych sodach. Więc mamy tutaj wtopy, które nie powinny znajdować się w jakiejś taniej indie gierce, a znajdują się w wielkim AAA-u, jak nie quad AAA-u od Ubisoftu. W jednej z najbardziej wyczekiwanych gier obecnie. I tak, są to niby detale, jednak... Są one tak nastakowane, jest ich tak dużo w no. jednym trailerze, w jednym gameplay trailerze Mądrze. zastanawiam się, jak dużo będzie ich finalnie w grze. Skoro Mądrze. już w trailerze takie rzeczy mają miejsce. Sporym Echem. Daj mi wystarczająco dużo punktów, to narysuje ci linię. Aha. Odbił się również plagiat katany Zoro z One Pisa. to to ogóle też mocne. Muzeum tam zrobili jakąś wystawę Assassin's Creed Shadows i normalnie. <laughs> I Bejowa katanka dla cosplayerów. Tako, <laughs> ta sama katana. Została przeniesiona do Assassin's Creed Shadows. Zapewne bez pozwolenia. Nie wiemy, jaki cel stał za tym, żeby. Wiecie, jaki cel stał za tym? Oni mają wypierd. I to jest po raz kolejny, kiedy firmy udowadniają, że one mają gdzieś. One nie chcą reprezentować swojej kultury. Tak samo jest na przykład z Pride Manfem, gdy wszystkie firmy zmieniają sobie logo albo tworzą specjalne pakiety kolorowe. One chcą na was zarobić. One chcą zarobić na konkretnych kulturach, one chcą zarobić na konkretnych grupach ludzi i udają, że im zależy, że oni o was dbają, że to jest reprezentacja was i tak dalej. Nie, oni kurwa, traktują was jak produkt. I to jest smutne. To, to, to nie jest żadna. Yy, równość. To, yy, to mnie najbardziej tiltuje, że to jest wszystko pod maską bycia miłym. A to wszystko jest tylko po to, żeby zarobić. To jest naj, ma, najbardziej smutne. Ja nie mam problemu z konceptem Pride Manfa. Ja mam problem z firmami, które to wykorzystują. O tym mówię. Shadows. Zapewne bez pozwolenia. Nie wiemy, jaki cel stał za tym, żeby skopiować wygląd tej katany. Ktoś po prostu stwierdził, że to wygląda spoko i sobie przyniesie do gry. Czy może to była właśnie forma easter egga, który nie został dogadany z nikim? Cholera. Wie. Idąc dalej, Ubisoft i boty w komentarzach. W komentarzach zaczęły pojawiać się dziwne schematy, w których bardzo łatwo znaleźć mogliśmy jeden schemat. Kobiecy awatar, imię, nazwisko, wyniku. No i pozytywny komentarz odnośnie gry Szybko zostało to zweryfikowane przez graczy I wykręciło to w internecie sporą aferę Która po raz kolejny źle działa na PR I na cały Ubisoft Jaki był cel Ubisoftu w kupowaniu tych komentarzy? No oczywiście tworzenie fałszywej wizji, fałszywej opinii No i też warto sobie dodać, że Ubisoft w przypadku Assassina No to jest również... socjologia Liczenie na owczy że jak ludzie zobaczą Że tyle ludzi kurwa jest zajaranych trailerem To może jakiś pusty człowiek Też się tym nagle podjara Nie zrezygnował z early accessu Za dodatkowe Kilkadziesiąt złotych. No i nie tylko gracze, ale również inwestorzy mają powoli dość Ubisoftu. I giełda nie była tak nisko od prawie 10 lat. Inwestorzy wystosowali... 10 lat i powiesz, no urośli przez kida i teraz spadli. Nie, to nie jest prawda. Bo od 2014 do 2024 rynek po prostu urósł, a sam skok pandemiczny już zdążył i tak opaść, więc to. Nie powinno tak wyglądać. Ja przypomnę tylko, jeżeli sobie przeanalizujemy, na przykład jak wygląda Steam, to Steam nie upadł, mimo tego, że COVID już nie ma, tylko faktycznie liczba graczy cały czas na bieżąco rośnie. To cały czas idzie w górę. I widzisz, jeżeli byś był firmą, która tworzy gry i cały czas robiłaby dobre gry, też byś tak rósł prawdopodobnie. Też by twoje wyniki giełdowe reprezentowały zupełnie inne. Oczywiście na giełdę wpływa znacznie więcej rzeczy niż na liczbę graczy na Steamie, ale chodzi mi o trend tego, że graczy ogólnie jest więcej, więc odbiorców Twoich produktów jest więcej. Więc to, co tutaj się dzieje z tym wykresem Ubisoftu, to jest istna tragedia. Zastosowali list, w którym domagają się, aby spółka. Ubisoft stała się spółką prywatną, a Nie, nie, ja proszę o jedną rzecz. Microsoft, Tencent, kupcie ich, niech oni zrobią jeszcze dwie słabe gry i potem ich skasujcie. Obecny zarząd został wymieniony. Rzekomo nie chodzi jedynie o wyniki Star Wars Outloss, ale również o to, że Jubi anulowało The Division Heartland, opóźnili Rainbow Six Mobile, czy chociażby The Division Resurgence. W liście mowa głównie o Ilgivmo, który obecnie jest na straconej... Ilgivmo, no jest super, na pewno gra w gry. On pewnie grał w ponga i tyle. No, przecież ten człowiek nie może wiedzieć, jak prowadzić firmę gamingową, no. Mo, który obecnie jest na straconej pozycji i nic nie wróży, by było lepiej. Ale to nie koniec, najnowsza afera dotyczy dyskryminacji mężczyzn. Analityk Prawdy, znany za swojego kanału Legal Mindset, jasno podkreślił, że Ubisoft łamie prawo swoim planem mentoringu, który wyklucza mężczyzn. Od pewnego czasu na stronie Ubisoftu zamieszczona jest informacja o programie Develop at Ubisoft. Szczerze mam wrażenie, że tą dyskryminacją czynili mężczyznom przysługę, bo przynajmniej jakaś grupa ludzi uchroni się przed pracą w Ubisoftie, który opisany jest następującymi słowami: jako Ubisoft chcemy zbudować najbardziej kreatywny, różnorodny i inkluzywny zespół, który ma na celu wsparcie i wzmocnienie pozycji niewystarczająco reprezentowanej płci. Program polega na tym, że dla absolwentów kierunków związanych z produkcją gier, którzy mają mniejsze niż dwuletnie doświadczenie, mogą ubiegać się o mentoring, by móc rozwijać się w game. No i w kryteriach przyjęcia na pierwszym miejscu wylistowany No i w kryteriach przyjęcia na pierwszym miejscu wylistowane jest nietypowe wymaganie. Mianowicie ubiegający się o tę pozycję musi identyfikować się jako kobieta lub osoba niebinarna. Jak zaznaczył wcześniej wspomniany analityk, takie założenia są jawnie dyskryminujące mężczyzn i po prostu nielegalne. Dodał, że Francuzi na pewno będą mieli z tego powodu problemy, tak jak chociażby Disney, który jakiś czas temu został pozwany o dyskryminację mężczyzn. Właśnie. Dajcie znać co myślicie o ostatnich ruchach Ubisoftu, czy jeszcze wierzycie w jakąkolwiek poprawę? Dewelopera? Jeśli tak, to co mogłoby to spowodować? Absolutnie nie wierzę w poprawę dewelopera. I uważam, że to będzie cały czas tendencja spadkowa. Nie wiem, co oni jeszcze mają w planach zrobić. Wydaje mi się, że Assassin's Creed znowu będzie porażką. I co się stanie? Będzie jeszcze jedna gra. Gra ostatniej szansy. I ta gra ostatniej szansy prawdopodobnie też nie wyjdzie. I wtedy będzie koniec. Także w przyszłym roku coś tak zwiastuje, że Ubisoft się położy.